Cześć wszystkim! To znowu Poziom 7. To jest Factorio na Angels i Bobsmudach. Dobra, ci, którzy oglądają streamy, to na pewno już kojarzą tą mapę. Dla reszty za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Generalnie stwierdziłem, że nie będę już dalej prowadził streamów na tej mapie, ponieważ no chyba ludziom się już nudziło. Na ostatnich streamach bardzo mała obecność była. Ponadto zrobić już cokolwiek na tej mapie zajmuje trochę długie godziny, więc się nie dziwię, że może to nie być ciekawe. Oglądanie przez godzinę, jak jedną rzecz robię. Więc postanowiłem, że teraz będę to robił poza streamami, pracował nad tą mapą, a będę nagrywał tylko takie skróty pokazujące, co zrobiłem, co się zmieniło, jak jakieś rzeczy działają. Streamów póki co nie planuję. Tak jak wspomniałem, chciałbym dokończyć tą mapę. Myślę, że streamy wznowimy, kiedy wyjdzie patch 17. Albo przynajmniej już jakaś stabilna jego wersja, że będzie się dało grać. Wtedy stworzymy nowy serwer na nowej mapie i wtedy sobie się dalej będziemy bawić. Na razie wytłumaczę może, co tutaj się działo, ponieważ nie wszyscy oglądali streamy, tak myślę. A nawet ci, którzy oglądali streamy, mogli się już w międzyczasie pogubić w tym, co tu się dzieje i jak to działa cała ta fabryka. Więc myślę, że tutaj mniej więcej postaram się jakoś sprawnie, szybko wytłumaczyć, co tutaj się dzieje i pokażę jeszcze, co zmieniłem od ostatniego streama. Więc dobra, zaczynajmy. Może nie będę tłumaczył wszystkich podstawowych rzeczy związanych z bobsmodami, bo mam nadzieję, że moja poprzednia seria już to wytłumaczyła. Generalnie dużo rzeczy działa bardzo podobnie, tak jak w poprzedniej fabryce. Tylko tutaj myślę, że już trochę ładnie zostało zrobione. Więc tak, tutaj na przykład mamy oddzielną sortownię. Tak jak wcześniej mieliśmy sortownię, która nam przylegała do fabryki. Teraz wydzieliłem sortownię jako jakby osobną fabrykę. I generalnie podjeżdżają pociągi, które dostarczają nam surowce z kopalni. Ewentualnie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, ale o tym za chwilę wspomnę. No i teraz już sobie tutaj na nich działamy. Więc tak. Tutaj się już nie bawiłem w zaczynanie od takiego sortowania dzikiego, że dostajemy wszystko. Powiedzmy coś takiego. Tylko na bardzo początkowym stadium coś takiego robiliśmy. Potem dosyć szybko przynieśli, jak już zaczęliśmy budować tą sortownię, to już od razu robiliśmy ją tak, żeby korzystała z tego sortowania jakby selekcyjnego. Kiedy wstawiamy powiedzmy dwie odpowiednie rzeczy, czyli skruszony Safarit i Givolit, i dostajemy to, czego potrzebujemy. Wadą jest czegoś takiego, że musimy dostarczać katalizatory, ale to jest, myślę, że dużo mniejsze utrudnienie niż zarządzanie całą masą niepotrzebnych surowców. W ten sposób produkujemy tylko to, co potrzebujemy. Dobra. Katalizatory trochę się zmieniły od poprzedniej wersji. Wcześniej do wszystkiego był jeden katalizator, który wytwarzaliśmy z kamienia. Teraz to jest ten mineralny katalizator, on potrzebny jest tylko do takich podstawowych rzeczy, jak żelazo czy miedź. Natomiast do bardziej zaawansowanych rzeczy potrzebujemy katalizatorów kryształowych oraz potem są jeszcze katalizatory hybrydowe, które po prostu są połączeniem obu i one są jeszcze do bardziej wysokopoziomowych rud. W każdym razie katalizatory kryształowe otrzymujemy z rozbijania kryształów. Wcześniej z kryształami za bardzo nie było co robić. Wyrzucałem je generalnie tak, że niszczyłem magazyny, które je miały. Teraz po prostu od razu, tam gdzie mamy otrzymywanie geod, czyli przy... To nie jest przy kruszeniu, tak? Nie, tutaj jest kruszenie, to już jest rafinacja wodna, czyli te pulpy jakby. Tam, gdzie otrzymujemy geody, od razu je kruszymy na kryształowe kawałki, fragmenty.
oraz na kamień. I te fragmenty zawozimy do jednym pociągiem. Tutaj stoi. O, kryształ, dobra. Kryształ, crystal dust, czyli jakiś pył. Dobra, i ten pył zawozimy sobie do osobnej fabryki, która już nam generalnie tam trzeba zaaplikować kwas siarkowy, potem jeszcze to przefiltrować i otrzymujemy, jeszcze coś tam przerobić i otrzymujemy w rezultacie katalizatory kryształowe. Duży był problem taki związany z tym, że wymagamy dużo więcej kryształowego pyłu niż nam produkują tutaj te rzeczy. Mianowicie, kiedy będziemy produkować jakieś te rudy korzystające z kryształowych katalizatorów, to dosyć szybko się okaże, że sama produkcja z tych geod kryształowego pyłu nie wystarcza i trzeba się wzbogacać czymś innym. Ja to zrobiłem, że wzbogacamy się farmingiem, że hodujemy sobie te kryształki w farmach. To dziwne jest, ale to jest Factorio. No i w każdym razie to działa nam sprawnie. Dobra, fabryka jest tak poukładana, że tutaj mamy jakby podstawowe te kruszarki. One potem ładują do sieci logistycznej. I generalnie poza tymi podstawowymi kruszarkami wszystko działa tutaj na sieci logistycznej. Kombinowałem na to, czy to nie opłacałoby się zrobić pasów, ale stwierdziłem, że jest tu zbyt dużo połączeń. Powiedzmy, to się łączy z tym, 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 więc było za dużo zamieszania, więc pasy zrobiłem tylko tutaj, potem już resztę robociki zajmują. Tak, i tutaj mamy pierwszy poziom, czyli, znaczy no, drugi poziom. Pierwszy to kruszenie, drugi to tworzenie tych bulb, trzeci to rafinacja do kryształów. Jest jeszcze czwarty poziom z oczyszczaniem tych kryształów, ale póki co go nie potrzebowaliśmy. Potrzebowalibyśmy oczyszczonych kryształów do robienia uranu, czego póki co jeszcze nie robiliśmy. Więc póki co jeszcze nie mamy postawionego czyszczani, tak, kryształów. Myślę, że gdzieś tutaj się ona zmieści. No i dobra. Tutaj generalnie są te wszystkie sortownie, które pobierają sobie to, co potrzebują i przetwarzają na odpowiednie surowce. A tutaj jest stacja odbioru, że już te konkretne surowce, na przykład tutaj, ładujemy silikon, czyli krzem, i on już tam leci tam, gdzie jest potrzebny. Bardzo ładnie to nawet wygląda i całkiem sprawnie działa do tej pory. Nie mieliśmy z tym większych problemów. Ewentualnie troszkę żelazo potrzebowało do zwiększenia ilości sortowni, dorzucenie paru modułów i do tej pory nie miałem jakby problemu z niedoborem rzeczy. Dobra. Tak przetworzone rudy potem lądują do hutni. Hutnię zrobiłem mniej więcej tak jak w poprzedniej serii, tylko że również ją wydzieliłem jako, powiedzmy, osobną fabrykę. Wszystko wygląda dosyć podobnie. Czyli powiedzmy, tutaj mamy na początku kilka rzeczy. O, jakiś robocik się zaplątał. Dobra. Mamy stację przywozu. Tutaj mamy kilka takich podstawowych rzeczy, które przydają się w wielu. Czyli na przykład coke, carbon, czy limestone, czyli tam wapień jakiś. Dobra, i tutaj jest nasz zbiornik z rudą żelaza. Tutaj też postawiłem na roboty bardziej, bo tak, w poprzedniej naszej hucie była taka cała masa różnych pasów, które nie były w większości wykorzystywane, a całą masę miejsca zajmowały, więc pozbyłem się tego. Przeszliśmy na roboty. Roboty dostarczają żelazo. I generalnie to jest podstawowy taki podstawowy jakby pas przetwórczy, czyli przetwarzanie żelaza na przetworzone żelazo, potem go paletowanie, potem wytapianie z tego, tak, trzeba jeszcze dodać coke i wapień i wytapiamy z tego sztabki. Sztabki też są ładowane do systemu. Potem są już przewożone robotami do odpowiednich piecy, które wytapiają to już, co potrzeba. Na przykład tutaj lądują do piecy z żelazem,
sztabki są przerabiane na przetopione żelazo. Potem są skręcane i tworzone arkusze żelaza, które potem już są dowożone tam, gdzie są potrzebne. Więc to działa mniej więcej tak jak wcześniej, tylko że pozbyłem się pasów. No. I to też dużo upraszcza, powiedzmy, dodawanie nowych rzeczy. Na przykład tutaj to żelazo było potrzebne, potem dostali, to wystarczy dodać parę tak, parę skrzyni i wszystko działa ładnie. Dobra. Całej chodni na razie nie będę całości tłumaczył. Generalnie wszystko działa na podobnej zasadzie, tylko czasami produkcja musi się różnić, może wymagać dodatkowych rzeczy i tak dalej, ale to mniejsza o tym. Dobra. Mamy sobie powiedzmy nasze arkusze żelaza. Arkusze żelaza to jest żelazo, tylko skompresowane. Z innego arkusza można zrobić bodajże 4 czy 6 płytek. Gdzie to jest? No tak, 4 płytki z jednego arkusza. Więc to jest spoko. Bardzo pomaga w przewożeniu, bo mamy mniej przedmiotów do przewożenia. Dobra. Potem tu trafia nasze żelazo. Mamy tutaj jedną taką... Tutaj w tym przypadku zrobiłem jedno cięcie duże. Przy okazji zauważyłem, że można tutaj załadować produktywność. Będziemy mieli troszkę więcej żelaza z jednego arkusza. W każdym razie jest cięcie. Potem to trafia na main bus. Main bus, który troszkę jeszcze istnieje. Generalnie przykładam się do skasowania go kompletnego. Część rzeczy już tam usunąłem z main busa, czyli na przykład miedzi nie mamy. Nie mamy żadnych układów. Tylko jeszcze w sumie żelazo zostało. To w niektórych miejscach tak już jest dostarczane robotami. No i tyle. Tak, to jest nasza główna baza. Tutaj mamy całe zatrzęsienie wszystkiego, więc raczej dokładnie wszystkiego nie wytłumaczę. Powiem generalnie mniej więcej, co się dzieje. Więc tak, tutaj generalnie mieliśmy... Tutaj mieliśmy piece różnorakie, między innymi dopóki nie mieliśmy hutni tej naszej głównej. Tutaj. To tutaj znajdowały się piece przetwarzające różne rudy na różne rzeczy. Teraz w sumie zostały już tylko piece od ołowiu. Reszta już się znajduje w hutni. Generalnie nie wszystkie rzeczy jeszcze zostały przeniesione do hutni, bo jak działa, to po co przenosić. Tutaj mamy jeszcze na przykład przetapianie krzemu i paru jeszcze takich innych rzeczy. Na przykład złota, amelinium. A co tutaj jeszcze mamy? Cynku. Czyli brązu. Więc niektóre z nich jeszcze czekają na przeniesienie. Ja na razie nie przenosiłem, ponieważ działają. Więc tutaj mamy takie różne zatrzęsienie właśnie produkcji takich różnych rzeczy. Mamy też tutaj na przykład przetwarzanie ścieku. A właśnie nie wspomniałem. Wszystkie płyny, ścieki. Tutaj mamy osobne na nie stację. Czy generalnie potrzebujemy tylko tak, stacji na przetłuczony kamień. Tutaj nasze kruszarki, oprócz tego, że skruszone materiały produkują, to produkują również kamień. On leci do jednego pociągu, który on przewozi do głównej bazy. Tak samo pył kryształowy przenosimy tylko do bazy, do tej produkującej katalizatory kryształowe. No i są jeszcze dwa pociągi z ściekiem fluorowym i ściekiem siarczanym. Je zawozimy do bazy i zamieniamy na kwas fluorowy oraz na kwas siarkowy, który dostarczamy potem z powrotem tutaj odpowiednimi pociągami. Tutaj mamy właśnie zbiorniki na każdy rodzaj kwasu, ponieważ kwas ten jest potrzebny w tworzeniu kryształów. W tworzeniu blobów otrzymujemy ścieki, a przy tworzeniu kryształów potrzebujemy kwasu. Nie wszystkie ścieki zawozimy do bazy. Na przykład ściek azotowy, on nie produkuje nic ciekawego, więc go od razu wylewamy na miejscu. Oraz tutaj jeszcze jakiś inny ściek. Ściek chlorowy.
W każdym razie to coś bardzo łatwo było otrzymać, więc stwierdziliśmy, że to będziemy wylewać i nie będziemy się z tym bawić. No. W każdym razie na przykład ten pociąg z ściekiem siarczanym trafia tutaj bodajże. Tak, nie, tutaj ściek siarkowy. To idzie przez rury, przez większość bazy. Przy okazji zbiera różne ścieki siarkowe tworzone w bazie w innych procesach. I generalnie trafia tutaj do głównego zbiornika ścieku. Stąd jest pobierany na przykład do produkcji kwasu siarkowego. Tam rury gdzieś są, wierzcie mi, że leci gdzieś jakaś rura, która stąd prowadzi tutaj. To jest oczyszczany ściek na wodę oczyszczoną, która nam sobie tutaj nie jest za bardzo potrzebna. Tlenku siarki, znaczy do siarki, potem która jest spalana do tlenku siarki i potem z której jest tworzony kolejny kwas siarkowy. On po pierwsze leci tam z powrotem, powiedzmy, do tych pociągów chemicznych, jest zabierany do sortowni, a reszta jest tam rozprowadzana po bazie różnymi rurami. Właśnie tutaj chyba był. Tak, tutaj jest stary. Stara stacja, jeszcze jej nie usunąłem. No to jeszcze kwas siarkowy jest na przykład potrzebny w hutni. Więc tu osobny pociąg jest, ale on też z tego samego przystanku zabiera. To jest ładowana do beczek. Potem systemem logistycznym jest już dostarczana tam, gdzie jest potrzebny kwas siarkowy. On jest potrzebny w kilku różnych miejscach, więc też to trochę ułatwia zaplątanie w hutni, żeby nie tworzyć masy rur. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze na przykład tworzenie kryształów. Kryształy tworzone są tutaj, bo z kryształowego pyłu nie dość, że tworzymy katalizatory, to teraz możemy kryształowy pył zamieniać na konkretne nam kryształy. Czyli na przykład tutaj mamy rudę rubinu, rudę ametystu, rudę szmaragdu. Potem te rudy dostarczamy do bazy. I tutaj są rafinowane, aż do polerowanych, potem przy niektórych rzeczach się przydają. Dobra, tutaj jest na przykład jeszcze nasze zarządzanie kamieniem. To jest generalnie ten pociąg, który przywozi kamień z sortowni. To jest nasze główne źródło kamienia. Część jest przerabiane na kamień właściwy, który potem jest produkowany, powiedzmy, do kamiennych cegieł, albo również do cementu. Część idzie do produkcji wypełniacza, a część idzie do produkcji katalizatorów, tych podstawowych, mineralnych. Ładujemy, tak, kamienie rozpuszczamy w kwasie siarkowym, otrzymujemy papkę, potem papkę filtrujemy i otrzymujemy sludge, nie pamiętam już, jak się to nazywa po polsku. A przy okazji wyłączyłem polską wersję, bo troszkę mi przeszkadzała. I potem już bezpośrednio z tego ładujemy to do fabryk i otrzymujemy katalizatory, które potem pędzą do sortowni. W pewnym momencie brakowało nam trochę kamienia, dlatego uruchomiłem też jakby taką poboczną fabrykę, korzystając z elektrolizerów. Kiedy ładujemy do nich wodę i produkujemy z nich tlen i wodór, elektrolizujemy wodę do tlenu i wodoru, to w efekcie otrzymujemy żużel. I ten żużel możemy potem kruszyć na pokruszony kamień albo po prostu żużel używać. Więc sporo takich fabryk dołożyłem. Dodałem też system, który blokuje to. Jeżeli mamy nadmiar kamienia tutaj w tym głównym magazynie kamienia, to żeby tutaj nie działała ta produkcja, żebyśmy się nie zablokowali. A jeżeli nam będzie brakowało, to ta produkcja jest bardzo wystarczająca na całe nasze zapotrzebowanie na kamień. Zaspokajała. Dobra. Najważniejszą rzeczą, którą mamy w bazie, to oczywiście produkcja pakietów. Ona jest porozwalana gdzieś po całej bazie. Pakiety są ładowane do sieci logistycznej, ostatecznie są dostarczane do laboratoriów. Przy okazji zapuśćmy jakieś kolejne. Ponadto mamy jeszcze produkcję, powiedzmy, płytek. Mamy produkcję różnych rzeczy konstrukcyjnych. Tutaj mamy taką jedną
takich podstawowych. Tutaj mamy też taką produkcję rzeczy związanych z Angels Bobsmodami. No i mam taki dosyć rozgardiarz w tej bazie. Więc nie będę wszystkiego dokładnie tłumaczył. Ale generalnie tutaj dostarczane są wszystkie prawie metale, jakie produkujemy. Potem gdzieś są używane. I generalnie produkujemy tutaj w bazie wszystkie rzeczy, jakie powinniśmy produkować. No i dobra. Mamy też taki jakby wydzieloną część petrochemiczną. Petrochemia działa z grubsza tak samo jak w poprzednim, więc pokażę to chwilę później. Co jeszcze mamy? A właśnie, mamy jeszcze generatory, ale obecnie stoją, ponieważ zasilamy się głównie turbinami wiatrowymi. Generalnie to jest, one pochodzą z jednego modu. One istnieją w trzech wersjach. Jest wersja podstawowa drewniana, potem jest wersja zaawansowana stalowa i potem jest wersja pro, powiedzmy Huge Wind Turbine. Obecnie ta wersja pro postawiona zaspokaja większość naszego zapotrzebowania na energię. Zrobiłem właśnie elektrownię wiatrową, ponieważ zajmuje ona dużo mniej miejsca niż elektrownia słoneczna, więc dużo łatwiej ją zrobić. Te turbiny wymagają całą masę surowców. Pokażę Wam chociażby te duże turbiny, czego potrzebują. One produkowane były tutaj. Tak, 500 betonu, 500 stali, 100 żelaznych, 100 żelaznych, zapomniałem słowa, trybików, no generalnie całą masę rzeczy potrzebują, więc są drogie, ale jak już je raz postawimy, to całkiem dużo energii produkują. Mają pewną zmienność, sobie zobaczymy. Tak, ich produkcja tak czasami się waha, więc czasami produkują więcej, czasami mniej. Można to troszkę poprawić sobie, budując duże pola akumulatorów. Wtedy jak będzie duża produkcja, to one będą się ładować, a jak będzie mniejsza produkcja wiatru, to będą oddawać energię, jakby różnicę. Ale generalnie dużo, bardzo mi się podobają. Na pewno są dużo bardziej wydajne UPS-owo, znaczy UPS-owo niż elektrownie jądrowe. I dużo, dużo mniej miejsca zajmują niż elektrownie słoneczne i szybciej się robią. Więc póki co nie zamierzam jeszcze bawić się w energię jądrową. To nam wystarcza w zupełności. No i dobra. Wspomnę jeszcze może o paru takich rzeczach, między innymi o naszym farmingu. To jest coś generalnie nowa rzecz, której się nie zajmowałem poprzednim razem, a w tej wersji Bobs Angels modów musiałem się zająć, ponieważ mieliśmy duże niedobory kryształków i to musieliśmy się na dosyć sporą skalę zająć. Generalnie rozkręca się tą poprzez szukanie nasion. To jest jakby początkowa nasza ten. Szukamy ogrodów. One znajdują się na mapie. Bo były nad takimi kropkami oznaczone. Zielonymi na przykład. To jest pustynny ogród. Na pustynnym biomie występuje. Tutaj nie, akurat nie mamy zasięgu. No większość z nich wyzbierałem, więc nie wiem, czy znajdziemy jakieś. No myślę, że wszystkie są, ogrony są zaznaczone zielonymi kropkami, więc trzeba trochę się pochodzić po mapie, pozbierać parę z nich. Potem jakie ogrody wytrząsamy i dostajemy różne z nich nasiona. Potem trzeba sobie te nasiona jakby rozmnożyć, ponieważ z tych ogrodów znalezionych tylko na mapie zbyt dużo nie nachodujemy. To jest taki proces, w którym ładujemy ogród, dajemy mu
fertilizer, znaczy kompost. I w efekcie dostajemy ogród z powrotem oraz 5% szansy na zrobienie drugiego ogrodu. Sobie zrobimy taką długą właśnie linię i ona będzie przez odpowiedni długi czas działać, to ona nam zrobi cały zapas tych ogrodów, z których potem będziemy mogli mieć nasiona. Więc tak początkowo wygląda rozkręcanie farmy. Musimy sobie namnożyć tych ogrodów. Potrzebujemy jeszcze do nich całego fertilizera. Fertilizer tworzy się z kompostu, a kompost tworzy się z owoców różnych. Więc początkowo część musimy właśnie przeznaczyć na ogrody, a część już musimy od razu postawić na jakieś nasiona i zacząć jakby coś hodować, żeby mieć składniki na fertilizer. W tym przypadku ja się zajmowałem pustynnymi rzeczami, ponieważ na pustynnych rzeczach można generalnie wyprodukować kryształy tanio i szybko, to co byśmy potrzebowali. No i w tym przypadku hoduję coś takiego, co się nazywa Prima Deelion. Wymaga hodowanie wody solonej oraz piasku. Wodę soloną otrzymujemy z instalacji zasalającej, ładujemy wodę, otrzymujemy wodę zasaloną, potem ładujemy to do farmy. Piasek otrzymujemy w tym procesie oczyszczania wody głębinowej. To jest, działa tak samo jak wcześniej, więc nie będę tego tłumaczył. I w efekcie otrzymujemy nasionka. Znaczy nie, ładujemy nasionka. Te nasionka właśnie początkowo otrzymaliśmy z przetrzęsania ogrodów. Przy okazji właśnie z każdego ogrodu mamy szansę na otrzymanie każdego z nasionek. Niektóre są bardziej powszechne, niektóre są, powiedzmy, rzadsze. Ten akurat Parmendelion, coś takiego na P, jest dosyć pospolity i łatwo go znaleźć. Więc tak, ładujemy nasionka, piasek i wodę, otrzymujemy jakby gotowe coś. To gotowe coś musimy przetworzyć. Możemy to przetworzyć albo na nasionka, więc to jest naszym, na początku to jest naszym priorytetem, żeby wszystko co wyprodukujemy przetwarzamy, żeby mieć więcej nasionek, żeby móc więcej farm otworzyć, a resztę, co nie poszło na przetwarzanie nasionek, przetwarzamy na kukurydzę. Z kukurydzy tworzymy sobie bazę fermentacyjną, po prostu krzyżujemy kukurydzę z wodą w skarplaczu? Nie, to jest na odwrót. Zapomniałem polskiej nazwy. W każdym razie mamy z tego bazę fermentacyjną. Bazę fermentacyjną krzyżujemy z jakimś czymś? Nie. O, po prostu. Nie, sorry. Po prostu przetwarzamy w fabryce chemicznej i otrzymujemy kompost. Kompost potem krzyżujemy z ureagaz, się jakoś nazywało odpowiednio, carbmeat bodajże po polsku, i otrzymujemy już wtedy fertilizer, którego z kolei potrzebujemy albo przy niektórych farmach, akurat to, że akurat ta roślina nie wymagała fertilizera, to nie jest reguła, niektóre inne wymagają. Oraz możemy część przeznaczać właśnie do produkcji dodatkowych ogrodów. Dobra. Tylko, że to nas nie ustawia, bo jedyne co z tego produkujemy to baza fermentacyjna, z której możemy produkować więcej po prostu farmingu. Naszym celem jest tworzenie kryształków. Więc do tego była potrzebna inna roślinka. Ona się nazywa Armubifilia, jakoś tak, roślinka na A. Ona działa troszkę inaczej, jest już troszkę bardziej wymagająca, bo wymaga właśnie fertylizera. A poza tym to jest również roślinka z pustyni, więc również wymaga piasku oraz wody solonej. I generalnie jak produkujemy tą roślinkę,
to przetwarzając ją otrzymujemy nie tylko kukurydzę, tak jak wcześniej, ale również orzechy i pył kryształkowy. Orzechy w sumie nie są aż tak nam bardzo potrzebne, więc je po prostu ładuję do magazynu. Pyły kryształowe lecą do fabryki katalizatorów kryształowych, a kukurydza idzie dalej do produkcji bazy fermentacyjnej, która z kolei nam jest również potrzebna do produkcji fertylizera, której potrzebujemy do produkcji więcej tej roślinki. Ta roślinka jeszcze dodatkowo ma inny troszkę system nasionek, ponieważ tutaj nasionka produkujemy z owoców. Tutaj mamy natomiast inny system, ta roślinka ma. Mianowicie po produkcji otrzymujemy owoce oraz zużyte nasionka. Potem te zużyte nasionka musimy aktywować z powrotem i w efekcie dostajemy tyle samo aktywowanych nasionek oraz 5% szansy, że na każde 5 nasionek nam się dodatkowe pojawi. Oznacza to tyle, że otrzymywanie nowych nasionek tutaj jest dużo wolniejsze, ponieważ tutaj po paru przebiegach już generalnie będziemy mieli tyle nasionek. Jeżeli będziemy wszystkie owoce przeznaczać na nasionka, to po paru przebiegach już będziemy mieli wystarczająco nasionek, żeby wszystkie farmy uruchomić. Tutaj natomiast przy każdym przebiegu mamy tylko 5% szansy, że dostajemy jedno nowe nasionko, a potrzebujemy 5 w każdym cyklu. Więc rozpędzanie produkcji tych nasionek trwało bardzo długo, ale w końcu jak już się uruchomiło, to działa sprawnie. Daje nam wystarczająco dużo kryształów, żeby to działało. Oczywiście nie ta fabryka. W pewnym momencie to robiłem tutaj przy bazie. Trochę zaczęło mi brakować miejsca, więc to przeniosłem tutaj na osobną farmę. Tutaj mamy 4 linie tej gorszej roślinki na P, które no, służy nam tylko do produkcji fertylizera oraz 3 linie tej produkcji roślinki na A, tej właściwej, która nas obchodzi, którą potem przetwarzamy na kryształki. No i generalnie z tego buildu jestem całkiem zadowolony, bardzo ładnie wygląda, działa również całkiem spoko. Więc to tyle. Dobra, trochę już to długo trwa. Chciałem jeszcze w tym odcinku wyjaśnić, co zrobiłem, nowe rzeczy, ale chyba już nie zdążę. Więc to opowiem w następnym odcinku. Generalnie chciałbym, żeby wszyscy, którzy oglądają te filmy, żeby rozumieli, co się dzieje w tej bazie. Będzie to może trudne, bo dużo pominąłem. Dużo rzeczy jest tak samo działa jak w poprzednich modach, więc możecie się domyśleć, na przykład tlen i azot działał tak samo jak wcześniej. Ale gdybyście mieli jakieś pytania, co działa, jak i do czego służy, to piszcie w komentarzach. Wpisujcie koniecznie znaczniki czasowe, w którym coś zobaczyliście, czego nie rozumiecie. Ja będę to sczytywał i powiedzmy za odcinek lub dwa będę wyjaśniał wszystkie niejasności, bo generalnie chciałbym, żeby ludzie rozumieli, co się dzieje tutaj w Angels Bob's modach. One są bardzo fajne, bardzo rozmaicają rozgrywkę. Dobra, to w następnym odcinku wyjaśnię, co się zmieniło od ostatniego streama, bo trochę spędziłem czasu na tą fabryką od ostatniego streama. Ktoś oglądał streamy, to zapewne zauważył zmiany. No, a póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!